Witam serdecznie wszystkich w następnym spotkaniu z systemem miłości. Dziękujemy wszystkim aniołom, całemu niebu, że nam towarzyszy, że możemy się zbawiać, iść do przodu, nie hamować swojego rozwoju. A przecież różnie bywało w poprzednich cywilizacjach. Ojciec Pio kiedyś mi mówił, że był moment, kiedy wszyscyśmy byli obrośnięci jak małpy. Oczywiście zaraz pytałem, czy jesteśmy jakby tego rodu małpiego. Ojciec mówi, nie, to była inna gałąź. Były takie warunki widocznie na planecie, że zimno, no to żeśmy obrośli. Jedyne, co było bardzo, żeśmy zdrowe zęby mieli, to wtedy mówił. Ale oczywiście chodzi o to, że cywilizacje za cywilizacjami padały, więc znowu się odradzało, kolejny raz zasiana została ludzkość w takiej, potem innej formie. No i dodał ojciec, że ewolucja jednak jest, że jest zakodowana ewolucja w naszych genach, że na przykład za ileś tam tysięcy lat się jakoś to przemienia. Tak samo jak kultura nas zmienia. Wcielasz się w jakąś nację, już jesteś jakby inny. Tak samo i można to policzyć w milionach lat, w tysiącach. Też się zmienia pewne rzeczy, pewne nawyki, pewne pragnienia, pewna wiedza jest już jakby zakodowana w tobie. Potem przekazujesz to życie kobiecie, znaczy życie jak życie. No, tworzy się to życie, załóżmy, razem z kobietą, mężczyzna, kobieta. I już oni w tych genach przerobionych duchowo przez swoją świadomość jakieś ślady zostają tam, tak samo jak zostają nasze podobieństwo, skóra i inne rzeczy, kolor skóry, to wszystko jakby zostaje i psychika też do pewnego stopnia, kody duchowe, kody DNA też są wplecione w rozwój naszego życia. Życie, te kody są zależne również od tego, kim byliśmy w poprzednich życiach, takie sobie potem wybieramy. I nie przepuszczają więcej, ile jesteśmy w stanie to zrozumieć poprzez wysiłek w poprzednich życiach. Nie zrozumiałeś, to teraz też od razu nie zrozumiesz. Dopiero musisz doświadczyć, poszukać, chcieć i te kody ci się będą powoli rozmywały i będzie ocean w twojej duszy. Na razie mamy kody, które nas blokują i zasłaniają nam całe niebo. Ojciec mówił, że ciało ludzkie i te wszystkie kody, jakie mamy, zasłaniają nam całe niebo. No bo żeśmy sobie stworzyli niebo w kosmosie i chcieliśmy tego nieba i mamy to niebo. I co teraz? Widzicie, jakie to niebo się tłuką wszyscy w koło w tym niebie. Co to za niebo? Dziadostwo jakieś. No ale żyjemy tutaj w tym konkretnym życiu, więc musimy sobie radzić, odblokowywać sobie, rozkodowywać swoje złe kody. No i jak już rozwiniesz się bardziej duchowo, to urodzisz się w innej rodzinie, która ci będzie towarzyszyła i pomoże ci, albo ci zaszkodzi. Czasami jest tak, że może zaszkodzić. To co ojciec też kiedyś powiedział, że jak się nawet dwóch aniołów urodzi z nieba tutaj na ziemi, to potrafią się pokłócić. Więc ciężko jest tu na tej ziemi, ponieważ mamy zasłonięte, rzeka zapomnienia, zasłonięte mamy przed oczami niebo i wszystkie prawdy, jakie dotyczą tego nieba. Dlatego są problemy. Więc witam was w tym systemie. Takim systemie miłości, gdzie opowiadam i mówię o tym, co mi ojciec Pio przekazał, nie tylko mnie, ale Sławkowi i innych. Są pewne różnice, ale wynikają właśnie one z tych kodów. Jak się zakodowałeś na katolika, no to będziesz, ojciec Pio, tak przekazywał taką wiedzę tym katolikom, tam nie uczknął więcej, bo wiedział, że to nic nie da. Że jeszcze odejdą od Kościoła, jeszcze gorzej może być. Pójdą w jakieś zło, więc lepiej już być takim wierzącym katolikiem niż jakimś łobuzem strasznym. No tak to jest. No i dlatego nie mówił wszystkiego pewnym osobom, a pewnym osobom już mówił, więc ja miałem taką wiedzę otworzoną przez dzięki Ludwikowi właśnie, który tam jest z tyłu, który mnie wprowadzał, on już to znał też. Więc żeśmy się dzielili, szukaliśmy, ja miałem za zadanie pisać to wszystko, spisywać, więc spisywałem jeszcze sam doświadczając życia. Ojciec mówi, że to mają być twoje pisma,
ale oczywiście w tych pismach odnoszę się do wiedzy ojca Pio i cytuję wersety, które ojciec Pio wypowiedział konkretnie na rozmowach. Pamiętajcie, że 8 maja o 13 na górce Świętej Doroty jest spotkanie systemowców. Jak ktoś tam chce dojechać, to Mirek organizuje tam, więc spotykajcie się. A ja dzisiaj cały pół dnia właściwie masz więcej. Tutaj była właśnie mama Majki z Majką, żeśmy potrzebowali, ona też potrzebuje wyjść, nie tylko może, żeby nie siedziała w domu, bo jest bardzo chora, już mówiłem o tym, że chłopak 11 lat temu ją dźgnął, 12 noży dostała i straciła pamięć. I tej pamięci niestety nie odzyskała, chociaż język angielski wrócił trochę, ale nie poradzi sobie z niczym. Czasami jest, ale teraz dostaje takie inne leki, jest lepiej. Także tu przyjeżdżają do mnie, im tylko pozwalam tu przyjeżdżać, bo tam w ich mieszkaniu żyłem 11 lat właśnie, to a Majka ciut więcej już jest. Była na UJ-cie, dwa fakultety naraz robiła, była bardzo uzdolnionym naukowcem, no ale cóż, chłopak się wściekł, bo nie chciała za niego wyjść, no to się upił i dźgał ją nożem i straciła 5 litrów krwi i się stało. Więc tutaj dzisiaj byliśmy, chodziliśmy na stawy, tutaj u mnie, herbatki, żeśmy pili i takie pogawędki różne. To może ja już teraz przeczytam coś. Życie tu na ziemi zbudowane jest na splotach niedomówień, a winę za to ponoszą wszyscy zbuntowani aniołowie. Dziś jest to także ludzka rasa. W innych pozaziemskich cywilizacjach nazywają się inaczej, ale to są ci sami aniołowie z nieba, które niegdyś świadomie opuścili. Ciągle to powtarzam, bo to jest ważna wiedza, że wyszliśmy z nieba, bo i stworzyliśmy ten cały kosmos jako niebo alternatywne. Aniołowie, aczkolwiek uczynili to spontanicznie, a nawet czasami bezmyślnie, gdy dali się wkręcić innym. Dlatego Bóg to rozumie i zaraz na początku podaje swoją pomocną rękę każdemu aniołowi, który wyszedł z nieba. Ojciec Pio tak mi właśnie mówił, że pierwszy Bóg podał rękę wszystkim, bo wiedział, co się stało, przez wolność będzie źle. Znaczy nie, że przez wolność, tylko że będzie źle, jak wyjdą i będą kłopoty, ogromne kłopoty. Widzicie, jakie teraz są kłopoty na Ukrainie i ten czarny anioł tam zwariował i trzeba się modlić do świętego Michała, aby nie szedł jak burza, nie podbijał tutaj tych wszystkich krajów. No oszalał gość, dosłownie, gość anioł. No to się może od razu pomódlmy. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. To w sprawie pokoju, a potem wrzucamy do koszyczka ojca Pio swoje nasze wszystkie sprawy. Ja też polecam was, bo mi piszecie na czatach dużo komu co potrzeba, więc ja też się modlę co dzień o waszych sprawach tak samo. Ale Bóg decyduje, wola bożska decyduje o tym, te kody właśnie z poprzednich żyć i tak dalej, w łączności z Bogiem. Bóg decyduje o wszystkim tak naprawdę. Wie, zna każdą duszę od podszewki. Więc nawet nasze modlitwy pójdą wtedy do kogoś innego. Tak mi ojciec kiedyś powiedział. Nawet jakbyś się modlił za kogoś i tam nic nie działo się, to Bóg bierze, ojciec Pio bierze te modlitwy i daje najbardziej potrzebującym. No, to tak jak w życiu. Najbardziej głodnym się pomaga, nie najedzonym, nie? Wiem, jak to jest. Najedzony to już nie potrzebuje takiej pomocy. Natomiast ten, który cierpi głód się go, no to trzeba pomagać. I tak jest z tamtej strony podobnie, że ojciec Pio też udziela różnych tych naszych cierpień, naszych radości, rozkoszy, jakie doznajemy, ofiarujemy. On rozdziela. Według woli Bożej oczywiście. Dlatego mówił, że wola Boża jest najważniejsza. A nasze modlitwy powinny być. I
wtedy się zbawiamy, nawet jak to nie trafia do Twojej rodziny, tylko gdzie indziej. To trzeba wziąć pod uwagę i wielką pokorę mieć przez to. Żyjemy w niebie, idziemy do nieba i wspólnie będzie to niebo naszą rozkoszą, naszymi przyjemnościami. Wspólnie będziemy działać, myśleć i kochać się tam. A, no więc musimy już tutaj zacząć myśleć o innych i modlić się za innych również. Teraz takich kilka króciutkich jeszcze myśli. Tęsknotę tłumaczy tylko jedno. Chęć bycia prawdziwie szczęśliwym. Tęsknoty. Mamy tęsknoty różne. Każdy chce, żeby wyszło mu w życiu dobrze, żeby miał fajną miłość, żeby cieszył się życiem, żeby mu niczego nie brakowało. I to wszystkie tęsknoty świadczą o tym właśnie, że chcemy być szczęśliwymi. I ojciec Pio mówił, że mają tam uczucia w niebie. Tak samo. Tęsknoty tam są innego typu tęsknoty, bo tutaj to jest kosmos taki poszarpany, a tam jest pełnia wszystkiego. Więc te tęsknoty idą w sztukę, w piękno, w rozkosze, takie, które tworzą jakby nieba, pokazują to niebo przed nami. Możemy w nim uczestniczyć w tej grze z innymi aniołami. To jest właśnie piękne. I tam nie ma małżeństw, tak jak mówiłem, i się za mąż nie wychodzi. Tutaj się przyzwyczajamy do jednej, do drugiej osoby. No i tak zostaje prawie że na całe życie. Tam nie ma. Tam twoim całym życiem jest całe niebo. Tam wszyscy są twoimi partnerami, partnerkami i Bóg też. Także tam jest zupełnie coś innego. Tu związane jest z prokreacją i takie różne chocki, klocki. Ta następna myśl. Króciutka. Tęsknoty dążą do życia w miłości. Tęsknota zawsze się kojarzy z czymś pięknym, z czymś dobrym, sympatycznym, empatycznym, otwartym, uległym, na dobro uległym oczywiście, nie na głupoty, bo głupoty w polityce najwięcej robią inni, a nam nie o to chodzi. Nam chodzi o miłość, o dobro. Nie wścibskość oczywiście, bo niektórzy są strasznie wścibscy i czepiają się słów. To już nie jest miłość, ani żadna mądrość. Następna myśl. Gdy jesteś niedoceniony, znaczy, że masz szczególną szansę. Następna myśl. Człowieka fizycznego można zniszczyć, ale dusza jest nietykalna, ponieważ jest bytem duchowym, którego żadna technologia aniołów nie może zlikwidować. Może dokonać jedynie tego Bóg, stwórca duszy, świadomości, wolnej woli. Ezoterycy oczywiście tu błądzą, głupoty opowiadają, że właśnie duszę można zniszczyć, że są ludzie bez duszy i tak dalej. Głupoty opowiadają specjalnie, zaciekawiają, męcą i nic z tego nie wychodzi. Sami nic nie wiedzą, naprawdę nic, kompletnie nic nie wiedzą o życiu. O życiu takim fizycznym to może coś wiedzą, ale o duchowym nic. Tak jak Kościół nic nie wie. Podobnie ezoterycy. Poszli w złych kierunkach. Dobra. Jeszcze jedna myśl. O, to jakaś dłuższa. No dobra, czytam. To są z drugiego tomu mojego. Na wstępie i pod koniec macie tam link do strony, gdzie można kupić te myśli. Człowiek, gdy się uwolni od rytualno-liturgicznej religii, w zasadzie ateistyczno-materialnej, opartej na zmysłach, które zasłaniają duszę od Boga antropomorficznego, staje się wspaniałą istotą, uznawaną przez najwyższe cywilizacje w niebiańskim wszechświecie Boga. Póki tak się nie dzieje, tkwimy w niewiedzy i zupełnej nieodpowiedzialności za losy upadłego kosmosu. Religia i ateizm to dwie zmory, przez które dusze się nie rozwijają, a jeszcze bardziej pogrążają w ciemności technokratycznych cywilizacji. Trzeba to w końcu jasno powiedzieć i trąbić na dachach naszych szarych komórek, w czym tkwi problem z uwalnianiem duszy od skazy. Zbawienie jest blisko. Ręka Boga jest przy naszym sercu, a nie w diabelskim, lewackim ateizmie czy w szatańskich religiach kosmitów,
którzy przecież są upadłymi aniołami, którzy namiętnie wykorzystują energię wiecznych dusz dla realizacji swoich energetycznych biznesów. Tak ezoterycy właśnie biznes kręcą na energiach duszy i na głupiej wiedzy. Czynią to po to, aby utrzymywać kosmos we władaniu, a baseny szczęścia we własnej mafii nadzorczej, wyciągając z dusz haracz narkotycznej zmysłowości, obcasowo zabijając w duszach poczucie wiecznego życia. Właśnie to Jezus uświadomił Żydom, swym współziomkom, którzy bez litości przez religię, byli zepsuci przez religię i stworzeniami dla niej prawami, stworzonymi przez, dla niej prawami. Wypominał im, że są pięknym jabłkiem, ale zepsutym od środka, i wiele innych jeszcze argumentów wyciągał przeciwko kaście prawników i uczonych w piśmie. I mówił właśnie, że jesteście grobami pobielanymi. Tym jabłkiem zepsutym, te pięknie na wierzchu wygląda, a w środku gnije. No nieraz, już ostatnio też miałem takie dwa jabłka właśnie. Leżały, pięknie wyglądały. Wieczorem chciałem sobie na kolację, nie na kolację, tylko na noc tak jabłuszko zjeść. No i niestety szare w środku, już takie szare burę, niedobre, smak zmieniony, a na zewnątrz skórka przepiękna. I to Jezus właśnie im mówił. To tyle rzeczy takich parafialnych. Co by jeszcze? Już czas powoli leci. To może bajkę jeszcze. Też takich bajeczek z ponad, gdzieś koło 40 napisałem chyba. Tak miałem natchnienie, żeby napisać to. Pośród ogrodowych kwiatów przechadza się samotna i smutna miłość. Pogubiona, zagubiona, zatopiona w łzach. Nikt jej nie kocha, nie dotyka i nie pieści. Wszyscy się od niej odwrócili. Jej serce wypełnia gorycz. A może ty, odważny rycerzu, pokochasz ją i uwolnisz od zgryzoty? Ta miłość potrzebuje kochania, inaczej jej kwiat zwiędnie. Postaraj się, rycerzu. To mamy rycerza. Ojciec mówił o rycerstwie, żebyś był rycerzem Maryi, rycerzem. A ona była piękna i wspaniała, dobra, kochała, była tolerancyjna i oddana. I takim paniom, takim aniołom trzeba przyklęknąć i oddać hołd. Jako rycerz, masz być rycerzem dla kobiety. Dla faceta to nie wiem, szczerze mówiąc. Kierbkiem może. No. Idziemy dalej. Jeszcze może boskich kochanków. Napisałem w 1984 roku, w 1900. Nie w 1800. W 1984. Ostatni raz tu żyłem 1500 lat temu i z Franciszkiem z Asyżu się umówiłem. Tak mi zresztą i ojciec mi opowiedział na rozmowach. Że coś musimy tam w workach pochodzić. Dzisiaj raczej już nie, ale mowa o obnażeniu głupoty to jest właśnie chodzenie w tym worku pokutnym. Ale ta pokuta wyzwala miłość, otwarcie, wiedzę. Chodzi o zniszczenie swojego egoizmu. Gdyby taki Putin chodził w worku teraz i pokutował, to przecież by się przestraszył sam siebie, co on robi teraz. Przestraszył się, on się przestraszy jeszcze sam siebie. Innych przywódców podobnych, bo te Castro czy inni, to pełno takich było wariatów przecież. Dyktatorów. Zawsze ci dyktatorzy na ogół mają bardzo złe dzieciństwo. Potem trochę to wychodzi. No ale jak mówię, ta genetyka cała właśnie wchodzi, wciela się w takie ciało, gdzie z poprzednich żyć są pewne rzeczy narzucone. Już i tego się to ciężko pozbyć. To jest szansa, bo jest otwarcie. Jest w genach ludzkich z naszych zmysłów również zakodowane, że możesz to zmienić. To, co ci przyszło z tamtego życia. Możesz to zmienić, ale nie chcesz, no to będziesz taki jak przedtem, albo jeszcze gorszy.
I właśnie niektórzy się cofają w tym sensie. I potem trwają w następnych życiach w tym samym. Boscy kochankowie, nie widzę granic dla Twojej miłości. Pójdę wszędzie, nawet w najgorszy ogień, najstraszliwszy ogień. By tylko być z Tobą, odnajdę Cię, moja miłości. Nie zerwę kwiatów dla nikogo. Wszystkie zatrzymam dla Ciebie. W morzach ogrodów, w woniach pól i drzew odnajdę Twój zapach. Nic mi już nie wystarczy. Ani ciemność nie przestraszy, nie wystraszy. Ani ciemność, która teraz dla mnie świeci, ani ból, który stał się rozkoszą dla Ciebie. Szaleję za Tobą, jesteś tylko mój. W morzach ogrodu, w woniach drzew i pól. Właśnie dlatego Wam ostatnio tutaj takie piękne krajobrazy są. Napstrykałem Wam różnych zdjęć tutaj z tym, przy tych stawach drzewa, zachody, wschody, kaczki, łabłątki. Dzisiaj też byliśmy, napstrykałem to, może potem jeszcze powrzucam trochę. Naprawdę ładne są, teraz się wszystko budzi do życia. Chce się wyjść do księżyca, ale no, bo ptaki tak mają. Widziałem tam takie fajne synagorlice się biły. Znaczy chyba to samce się biły ze sobą o jakąś partnerkę. No też powariowali bić się. No ale tak bywa. W świecie zwierząt i w świecie ludzi to jest to samo praktycznie, bo to są dusze, nie? Na różnych poziomach poświadomości i genetyczności, że tak powiem. To tyle. Dzisiaj Maćka nie przeczytam. Znowu ta myszka. Bo coś mnie drapie w drapie mnie. Na wiosnę mnie drapie w gardle. Teraz coś mnie tak zadrapało. Nie mogę czytać więcej. To trzymajcie się miłości, systemu miłości. Bądźcie dobrzy. Zbawicie się wszyscy. Ja na końcu, wyprzedzicie mnie 100 razy na pewno, ale trzeba się otwierać. Trzeba się otwierać na miłość, na dobro, na łaskawość, na przychylność, nie atakować, nie wydziwiać, nie krytykować za wszelką cenę. Ojciec mówił, no i co z tego, że masz rację? Nieraz mi to mówił, bo wiedziałem, że mam rację w pewnych sprawach, ale mówi, co z tego, że masz rację? Nic. Życie się potoczy dalej, a tego kogoś nie zmienisz w 5 minut. No tak, wiecie jak to jest. Więc system miłości jest delikatny, dobry, czuły, wrażliwy i wiedzę otwiera. I po to, żeby się dusze zmieniły, jak się dusza zmieni, to i państwo się zmieni, ekonomia się zmieni, polityka się zmieni, duchowa będzie, a nie ta taka naszpikowana materializmem. To trzymajcie się i pa, pa. Wszystko powiedziałem, o tym spotkaniu mówiłem, nie? Modliłem się, dobrze, bo już skleroza mnie łapie, więc musicie mi wybaczyć. Zobaczycie, jak będziecie mieć niektórzy tyle lat, co ja. Chociaż Fula Chorak była starsza, prawie 80 lat miała, jak ja jeszcze jeździłem do niej. Tak, gdzieś koło 80 chyba. Blisko. To miała taki mózg, że to jejku, mój to jest nic. To ona była tak trzeźwa, myślała, że nie wiem co. Ale czasami jeszcze w tym wieku nieraz tam Ludwik zawsze przywozi jakiś, no nie wiem, koniaka albo coś tam im, bo tam siostry dwie żyły, bo ta siostra prawniczka się nią opiekowała. To nieraz poje w jednym kieliszeczku, żeśmy z Fulą tą właśnie, gdzie ona jest? Uciekła? A nie, jest tutaj. Myślałem, że znikła. To po jednym kieliszeczku zawsze, i ona też wypiła. I dzięki temu tak długo funkcjonowała, bo pobudza żyły do życia. I one się zaczynają pracować, rozszerzą się i nie ma zastojów i tak dalej. Dlatego ojciec Pio też mówił o alkoholu, że należy, ale po dobrym obiedzie czy coś tam. Ale nie więcej niż 3 kieliszki, mówi, bo potem już 4 to już jest od diabła, tak powiedział. I się śmialiśmy. Dobra, to wszystko Wam mówię, co trzeba, co jest konkretne i co jest ważne w życiu. To trzymajcie się i pa, pa.